Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam dla Was prezentację podkładki twardej firmy Hama. Jest to podkładka Urage Hisense, czyli podkładka przeznaczona dla tzw. Hisense'owców, graczy potrzebujących maksymalnej prędkości myszki na podkładce. Mamy informację, że jest to specjalna powierzchnia do osiągania dobrej prędkości. Wytrzymałe materiały i skill level mamy już prawie że najwyższy. Możemy przez okienko dotknąć tą podkładkę, ale już ją sobie rozpakujemy. To jest, moi drodzy, olbrzymim plusem tej podkładki, to niewątpliwie jej cena, ponieważ jest to chyba najtańsza podkładka twarda na rynku. Można ją kupić już za jakieś 50-60 zł. Przy konkurencyjnych cenach wynoszących 80-100-200 zł jest to naprawdę mało. Jak widzicie, podkładka jest naprawdę fajna, powierzchnia jest lekko teksturowana, są takie mikrorowki, a jednocześnie ten plastik zapewnia dobry poślizg. Jeśli chodzi o wymiary, to w najszerszym miejscu ma 352 mm, w najwyższym miejscu 228, a grubość to 4 mm. Od spodu mamy takie przystawki, dzięki czemu naprawdę fajnie trzyma się blatu. I faktycznie zapewnia dobrą prędkość, niestety nie jest łaskawa dla ślizgaczy. Każda podkładka twarda, plastikowe czy aluminiowe powodują szybsze ścieranie tych ślizgaczy, natomiast na pewno ułatwiają nam osiągnięcie tej dużej prędkości przemieszczania się myszki. No i oczywiście ta podkładka nada się bez problemu do myszek laserowych, jak i optycznych, dzięki temu, że ma twardą, jednolitą powierzchnię i też jest w jednym kolorze, więc wszystkie sensory będą radziły sobie z nią bez problemu. I oczywiście tak samo jak wszystkie podkładki twarde, są znacznie głośniejsze niż podkładki materiałowe, ale to jest taki ich urok. Dla jednych jest to wada, dla innych zaleta, tak więc tego nie będę oceniał. Ja osobiście nie jestem fanem podkładek twardych, ale gdybyście szukali dobrej jakości podkładki twardej, nie chcecie przepłacać, to Hama i jej podkładka Urage Hisense to naprawdę ciekawa propozycja. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!